Już po zmianie kontrowersyjnej decyzji i przywróceniu Misiowi Uśmichowi dotychczasowego miejsca i znaczenia w systemie wizualizacji miasta, konferencję prasową zwołał poseł Jacek Niedźwiecki. Jego gośćmi podczas spotkania z dziennikarzami byli również Karol Korneluk, kontrkandydat prezydenta Renkiewicza w nadchodzących wyborach oraz kandydaci na radnych, tworzący Komitet Wyborczy Wyborców Wspólne Suwałki, popierany przez Niedźwieckiego. Już od dawna Chińczycy mówili, że nie warto walczyć z Miśkiem. A tak na poważnie, no, o tej sytuacji dowiedziałem się w Warszawie, będąc na posiedzeniu Sejmu z Państwa Mediów. Można zadać pytanie, czy warto wydawać w tym czasie, gdy w budżetach brakuje pieniędzy, 48 tysięcy na zmianę loga miasta. Ten Miś, Uśmiech Miś, jakby jest z nami od wielu lat, jest naszym logiem, utożsamiany z nami i nie wiem, czy warto w tym momencie zmieniać to logo i marnować, bo trzeba mówić, że o marnotrawstwie, 48 tysięcy złotych. Do kwestii tego wydatku odniosła się również kandydatka Wspólnych Suwałk do Rady Miejskiej. Niezależnie od tego, że decyzja ta o zmianie loga została podjęta bez konsultacji społecznych, bez akceptacji szerokiego społeczeństwa, odniosła się takim echem, jaki widzieliśmy i mamy styczność przez ostatnie kilka dni, to istotnym jest, że zostały wydane na to finanse publiczne. Finanse publiczne obwarowane są przepisami i nas interesuje, jak i wielu suwalczan, bo zgłaszają do nas takie pytania, w jaki sposób zostały wybrane osoby do opracowania tej strategii i tego loga. Przede wszystkim, czy był ogłaszany jakiś konkurs, czy było jasne wskazane kryteria i warunki uczestnictwa w tym konkursie. Jeśli nie, to w jaki sposób dokonano wyboru firmy czy osób, które zajęły się opracowaniem zarówno strategii, jak i tego loga. Wiemy, że na to poszło z naszych publicznych, miejskich pieniędzy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Uważamy, że można było to skonsultować ze społeczeństwem, skorzystać z zasobów, jakie mamy w mieście Suwałki. Na przykład poprosić studentów bądź uczniów zajmujących się grafiką o jakieś propozycje, o wstępne propozycje, które mogłyby być poddane szerszym konsultacjom i na pewno nie niosłyby za sobą takich kwot. Nie zgadzamy się na wydawanie publicznych pieniędzy w taki sposób i na przeprowadzanie jakiegokolwiek procesu w mieście właśnie bez zachowania prawidłowych procedur. Jej komitetowy kolega, a zarazem obecny radny Adam Ołowniuk w imieniu swoim i Karola Korneluka wygłosił następującą deklarację. Stworzyliśmy interpelację do pana prezydenta, gdzie są też zawarte wszystkie nasze wątpliwości, wątpliwości mieszkańców i już dzisiaj po naszej konferencji złożymy tą interpelację na biuro podawcze. Oświadczenie wygłosił również Karol Korneluk. Musimy wspólnie budować nasze miasto, musimy wspólnie podejmować decyzje i też chodzi o wspólne podejmowanie decyzji w przypadku konsultacji. Konsultacje są bardzo ważnym aspektem i nie może być tak, że decyzje zapadają i refleksje dopiero przychodzą po podjęciu tej decyzji. Bardzo się cieszę, zarówno ja, jak i mieszkańcy naszego miasta, że ta jednodniowa, niespełna jednodniowa decyzja została cofnięta, że przeszła ona do historii. I też należy zadać sobie pytanie, które zadają nam mieszkańcy naszego miasta. Czy termin na wprowadzenie tego logotypu pogodnych Suwałk był terminem właściwym? Korneluk odniósł się również do treści komunikatu opublikowanego na internetowej stronie ratusza. Chodzi o sposób, w jaki był zatwierdzany ten logotyp. My jako radni głosowaliśmy jedynie nad przyjęciem programu promocji miasta Suwałk do 2027 roku z perspektywą do 2030 roku. I rzeczywiście, my jako radni Rady Miejskiej w Suwałkach, w tym też pan poseł Jacek Niedźwiecki, który pełnił też tą zaszczytną funkcję radnego Rady Miasta, głosowaliśmy tylko i wyłącznie nad programem promocji miasta. Nie głosowaliśmy, szanowni państwo, nad logiem tego miasta. Tutaj w tym programie jest taki zapis. Proponuje się, aby wybór ostatecznej wersji logotypu bazował na minimum trzech różnych propozycjach graficznych. Wybór ostatecznego rozwiązania powinien nastąpić w wyniku badań sondażowych. I tutaj jest nasze pytanie, które zadali nasi kandydaci. Kiedy były te badania, czy były te badania, kto w tych badaniach brał udział. My takich danych nie mamy. Kolejna kwestia dotycząca wyboru logotypu. Radni nie głosowali nad wyborem logotypu. Szerzej o styczniowym spotkaniu, podczas którego wąskie grono osób poznało trzy różne pomysły, mówił uczestniczący w nim Adam Ołowniuk.
Żaden z nich nie zawierał wizerunku misia, ale też, jak przyznał Ołowniuk, wówczas nie wyraził swej dezaprobaty dla całkowitej zmiany logotypu. Poinformował też, że zapowiedziano jeszcze jedno spotkanie w tej sprawie, ale do niego nie doszło. W ocenie Korneluka podczas tego rodzaju nieformalnych dyskusji tak kluczowe decyzje zapadać nie powinny. Pewne decyzje musimy podejmować wspólnie, jako mieszkańcy naszego miasta. Nie możemy opierać się na tym, że jakaś grupa, i jak to było napisane, i to będzie grupa, która badania sondażowe. Jeżeli wyczerpuje ten zapis badania sondażowe spotkanie z dwoma, trzema radnymi, no to według mnie to nie powinno tak być. Radni mogą ewentualnie wyrazić swoje zdanie na temat pewnych projektów, ale badania sondażowe według mnie to są badania, które są przeprowadzane na większej grupie mieszkańców naszego miasta. Prócz KWW Wspólne Suwałki, swoją dezaprobatę wyraził również trzeci z komitetów wyborczych wystawiający kandydatów do nowej Rady Miejskiej. Koalicja dla Suwałk Bożena Kamińska, mimo decyzji przywracającej miejskie logo w postaci misia, zaprosiła mieszkańców na event w tej sprawie. Ma się on odbyć w sobotę w południe na placu Marii Konopnickiej.